ha edificato la tua santa chiesa sulla roccia di Pietro. Guarda e sostieni il nostro Papa Francesco. Fai che sia per il tuo popolo fondamento visibile dell'unità nella fede, nella carità e misericordia. Preghiamo. Ci di proscivi. Молімося за керівників держав, а особливо за керівників України, щоб вони поважали закони Божі і піклувалися про народи довірені. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Módlmy się w intencji zbliżającego się synodu biskupów o światło Ducha Świętego dla ojców synodalnych i wszystkich uczestników, aby podejmowane decyzje były oparte na fundamencie wiary, strzegąc małżeństwa i rodziny oraz przyjmując wartości chrześcijańskie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za cierpiących w różny sposób, za bezdomnych, bezrobotnych, uchodźców, ofiary wojen, konfliktów i prześladowań, aby dzięki ofiarności życzliwych ludzi otrzymali potrzebną pomoc, upragniony pokój i nie utracili nadziei. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za pasterza tej diecezji, księdza arcybiskupa Mieczysława, w rocznicę święceń biskupów, aby z odwagą i gorliwością prowadził powierzoną owczarnię na pastwiska Pana i jednoczył wszystkich na wzór dobrego pasterza. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. We give you, God, the preparations for the World Youth Days. Give your praise to all the organizers and to those who will participate in these days. Let us pray. Senhor a Deus, misericórdia e bondade, a graça de uma profunda fé e testemunho para sermos aquelas pessoas que testemunham profundamente o amor de Jesus Cristo. Por intercessão de São Zygmunt Feliski, serve para Chile. Panie wszystkich stworzeń ziemskich i duchowych, niech będzie od nas uwielbione Twoje imię, teraz i na wieki wieków. Amen.